Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Rivals. Powróciłem na chwilę do tej gry, dlatego że zakupiłem sobie nowy sprzęt, nową kartę graficzną i chcę wam pokazać trochę, jak to wygląda u mnie teraz na najwyższych ustawieniach. Może to wyglądać trochę tak, że chcę się pochwalić, że mam nową kartę czy tam coś, ale tak naprawdę zbierałem na nią bardzo długo i dopiero teraz mogę się cieszyć, grając w Rivals na najwyższych ustawieniach. Widzicie, tutaj jest tam wszystko poustawiane, tak jak napisali w książkach. Chodźmy się zrespawnujmy gdzieś i pokażę wam, co się właściwie zmieniło w stosunku do ustawień minimalnych. Niewiele, no ale zaraz wam pokażę wszystko. Okej, jesteśmy w jeździe dowolnej. I zobaczcie, pierwsza zmiana, jest masę takich małych pierdółek typu opadające liście i jakieś takie rzeczy. Samochód wygląda bardziej szczegółowo. Oczywiście wy na YouTubie widzicie trochę w gorszej jakości tą grę niż ja tutaj, jak gram sobie, dlatego że YouTube pogarsza jakość obrazu jeszcze, mimo że ja pogarszam ją renderując film po prostu i obrabiając go, prawda? Ale gra wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jest wiele takich, nie wiem, drobnych elementów latających gdzieś tam za nami czy koło nas. Jak widzicie, też większa rozdzielczość sprawiła, że HUD jest nieco mniejszy i przez was może być trochę mniej czytelny. Natomiast gra wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Samochody wyglądają szczegółowo. I te listki opadające, jakieś tam latające drobne elementy za nami, czy lepszy motion blur. No i oczywiście wygładzenie krawędzi jest jak najbardziej dużo lepsze. Poza tym zdziwiłem się, przechodząc na tą kartę graficzną, że właściwie... Cholera, już jakiś dziad mi się wpierdzielił. Przechodząc na tą kartę graficzną, zdziwiłem się, że nawet jeśli gram w jakieś wymagające gry, jak przypuśćmy Rivals, chociaż to nie jest aż tak bardzo wymagająca gra, właściwie w ogóle się nie grzeje, nie słychać jej, jest niesłyszalna w stosunku do tej, którą miałem poprzednio. To jaką kartę mam graficzną mam teraz, możecie zobaczyć na moim blogu. Ale zobaczcie sobie teraz. Mam nową kartę graficzną, jest wszystko elegancko i dalej są problemy z doczytywaniem terenu, tak? Karta graficzna, która naprawdę nie kosztowała mało. No cóż, to jest właśnie Need for Speed. Jest pod tym względem nipa. Ale w miejscu, gdzie zawsze miałem problemy z płynnością gry, czyli tutaj na moście, czy też w lesie, co wam też oczywiście za chwilkę pokażę, nie ma absolutnie żadnego problemu. I to mnie jak najbardziej cieszy. Natomiast, zobaczcie sobie, doczytywanie terenu to jest tragedia po prostu. Teraz jak widzieliście, wszystko mi nagle wyskoczyło. O, kolejny błąd. Czerwony ekran. Czerwone tekstury. I znowu doczytywanie terenu. To jest po prostu rzeźnia. To jest masakra dla mnie. Nie powinno się takich rzeczy dziać. Nie powinny się takie rzeczy w ogóle występować w... na takim sprzęcie, no bez przesady. Irytuje mnie taka sprawa, no ale cóż, może właśnie przez tą grę Studio Coast bardzo krótko zajmowało się serią Need for Speed, bo tylko tworząc właśnie Rivalsa. Cóż, może i tak jest, nie wiem. Bo jak wiecie, w ogóle Need for Speedem już nie zajmuje się Studio Ghost, które przechwalało się, że będą jednak, kurczę, tworzyć kolejne Need for Speedy, tam jakieś nowości będą i tak dalej. No, chłopaki się długo nie przechwalali, zrobili kilka tam fajnych, pięknych wpisów na blogu z ładnym panem ubranym w garniturek. No ale niestety, a może stety, wywalili ich z roboty, krótko mówiąc. Więc teraz nie wiadomo, co będzie z serią Need for Speed, nie wiadomo, kto się nią zajmie. Podejrzewam, że znowu wpadnie to w łapskę Krateironu. Ale wiecie co? Dla mnie jest to fajna sprawa z tego względu, że ktoś sobie pomyśli na przykład z Ubisoftu, czy z innych wielkich korporacji zajmujących się grami, będzie to dobry moment, żeby wskoczyć na wyścigową
scenę, tak? Na scenę gier wyścigowych. I to może dać nam, czyli klientom, bardzo fajne produkty, bo jak wiecie zresztą, Need for Speed był jak najbardziej, jak najlepiej rozpoznawalną marką wśród gier wyścigowych. I prym zawsze w grach wyścigowych miała EA, czy miał EA, czy miało EA. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo irytująca sprawa, naprawdę. Irytująca sprawa w ogóle z tymi ostatnio grami od tej firmy, korporacji. No ale cóż, taka jest po prostu rzeczywistość. Pojedźmy sobie kilka wyścigów, poopowiadam wam też moje wrażenia. Widać tutaj ładny bokach, nie wiem czy to widzicie. To jest takie rozmycie obszaru gdzieś tam dalej. Aha, i bardzo długo pojawiały się samochody za mną. No to jest oczywiście też bug. Nie wiem, może to też zależy od mojego sprzętu, prawda? Bo ja mam tylko 8 GB RAM-u, powinienem chyba mieć do nagrywania 16. Ale powiem wam, że jak grałem sobie chwilkę i podejrzewam, że to też się zdarzy w tym wypadku, jak teraz sobie nagrywam, a wtedy grałem bez nagrywania, to wyrzuci mnie z gry z czerwonym jakimś tam błędem, który jest ponoć w Rivalsie bardzo, bardzo popularny. No i takie drobne przycinki jakieś, jak ktoś wyrzuci sobie tą... jak to się nazywa? Minę, tak? Są tutaj dosyć częste. Spadki klatek również. Pomyślcie, spadki klatek na dość dobrej karcie graficznej, no kurde. Normalnie nie mam żadnych problemów z płynnością tutaj w tej grze, a czasami są takie momenty, gdzie klatki spadają do 25 nawet. Nie do pomyślenia. No i tak jak mówię, graficznie niewiele się zmieniło, jest tam jakiś więcej filtrów. Ogólnie wy nie będziecie praktycznie żadnej różnicy widzieć, możecie sobie zobaczyć mój inny filmik. Zobaczcie co tu się dzieje, no, to jest rzeźnia po prostu. To jest po prostu masakra. Gra wygląda ładnie, ale... wszystkie inne elementy jej pozostawiają wiele do życzenia, naprawdę. Jest fajna. No i nie będzie żadnych DLC nic w tym rodzaju, no bo kurczę, jak studio nie zajmuje się już Rivalsem, no to co my tutaj nowego zobaczymy? Nic. Mieliśmy tylko jedno darmowe DLC w postaci jedynego samochodu Forda Mustanga. 2015 zdaje się, tak? Więc coś nie jest jakiś kurczę hardcore w porównaniu do tego co zawsze oferował EA, czy oferowali EA. No z tymi DLC w tym NFS-ie jest kiepsko. No ale to nie tylko ja mam takie problemy, na szczęście. Gdy tylko włączyłem sobie Rivalsa i wyszukałem kod błędu, który właśnie crashuje tą grę, okazało się, że takich problemów jest naprawdę bardzo dużo na nawet super mocniejszych kartach graficznych niż ta moja. Więc wcale się tym nie przejmuję, że tam wydałem pieniądze w błoto czy coś. Tylko po prostu wiem, że z tą grą są jakieś tam problemy, wiem to od moich znajomych i tak dalej, i tak dalej. No i co jeszcze miałem powiedzieć? Powiedziałem o studiu, że już nie zajmuję się grą. Powiedziałem o tym, że Rivals w sumie nie dostarcza mi dużo więcej satysfakcji grając na maksymalnych ustawieniach. No, oczywiście fajnie, jeśli gra chodzi płynnie, tak? Wtedy mi tam nie chodziła płynnie, teraz mi chodzi ładniutko. No ale... nie wiem, czy to jest warte aż tylu pieniędzy. Bez kitu. Lepiej sobie kupić jakąś kartę, naprawdę taką za 500, która spełni oczekiwania wasze w 100%. Bez przesady, żeby nie ruszyła takiego Rivalsa, czy nie wiem, nowszych gier. Zresztą te nowsze gry aż tak bardzo na grafikę nie kładą jak na rozgrywkę nacisku, więc... no ten Rivals jest taki wymagający, duży skok w stosunku do poprzedniego NFS-a.
ale też wygląda bardzo, bardzo ładnie i dużo lepiej niż Most Wanted 2012. O, i tutaj znowu widzimy niedoczytujący się teren, ale tym razem mnie nie zablokowało, więc... jest lipa po prostu. No nic, ale można pograć i tak. Nie wiem, co będzie dalej z tym NFS-em, ale ogólnie ten NFS, jeśli chodzi o grywalność, jest naprawdę bardzo dobry. O, a tutaj widzicie sobie na maksymalnych ustawieniach graficznych latający murek. A to przy okazji tak wybiórczo sobie gramy. A nie, w sumie chyba nie lata. Tylko tutaj czegoś chyba brakuje, tak? Zobaczcie, wjechałem sobie kołem w powietrze. Wątpię, żeby na autostradzie można było... żeby coś takiego występowało. No jestem teraz w powietrzu. Nie wiem, czy to widzicie na YouTubie. Ale tu nie ma nic po prostu. No nie? Tak jakby coś źle było nałożone. O, a tutaj ta tekstura już się powoli zaczyna zjeżdżać z ziemią. A ciekawe, że nigdy na to nie zwróciłem uwagi. No, no i... no i jeszcze taka mała różnica w stosunku do ustawień minimalnych. Jeszcze pojedziemy sobie przez las, gdzie zawsze gra zwalniała mi do 17 klatek na sekundę. Taka mała różnica, właściwie dosyć spora. No oczywiście lepsze wygładzenie krawędzi, tak? Nie mam tutaj jakichś rozjeżdżających się fragmentów, nie wiem, tam krawędzi czy coś w tym rodzaju. Jest po prostu bardzo, bardzo ładnie filmowo, można rzecz, można nawet powiedzieć. Jest to właściwie chyba najbardziej wymagająca gra, jaką widziałem ostatnio. Zresztą bardzo ładna, tylko błędów jest tu dużo graficznych. Może powinienem mieć jeszcze, nie wiem, dołożyć tutaj z te 8 GB RAM-u, żeby to lepiej chodziło, ale bez przesady. Ale ogólnie widzicie, że nagrywa się ładnie, dosyć płynnie przy nagrywaniu w rozdzielczości Full HD. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i tyle, no. Co wam mogę powiedzieć? Need for Speed Rivals mógłby być lepszy. Liczyłem na tą grę, że jednak będzie lepsza pod względem tej optymalizacji, że wymagania będą się w ogóle zgadzały z tymi, które widzieliście może u siebie na pudełkach gry, czy gdzieś tam na jakichś portalach, ale one są zdecydowanie zaniżone, tak aby jak najwięcej osób kupiło, sięgnęło po tą grę. Niestety taka jest prawda. A ktoś, kto odpali sobie na karcie graficznej typu GTX 260, jak ja miałem wcześniej, po prostu pogra na najniższych, tak? Albo nie pogra wcale nawet. Więc jest pod tym względem lipa. No i tyle, jeśli chodzi o Rivalsa. Mam nadzieję, że tam podobał wam się ten film. Pokazałem wam, jak mniej więcej ta gra wygląda na maksymalnych ustawieniach. Gra się dosyć fajnie, płynnie. Ładnie wygląda gra, no w sumie. Tak. Ale... jest wielkie ale, o którym już mówiłem. No cóż, no to dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speedów, gier wyścigowych i nie tylko. Ej, zobaczcie, ta chujara, coś się z przodu też zmienia tutaj, tak? Ej, kurczę, nie wiedziałem, że ona ma też spoilery z przodu. Ciekawe. Nie, bo ma z tyłu, tak? Z tyłu widać, ale z przodu też się wysuwają. Myślałem, że to jakieś fragmenty karoseli, które się po prostu gdzieś tam psują. A no fajna sprawa, fajna. No właściwie to jak nigdy nie jeździłem jeszcze fujarą w Rivalsie. No zobaczcie, jak teraz wyglądają te rozwalające się opony czy felki. No, dziękuję wam za wyświetlenie. Trzymajcie się i na razie. Cześć!